że mamy kolejną rundę. No i w tej kolejnej rundzie niestety Elon zbija Lorda. Mamy już trzech terrorystów na długiej. W samochodach mamy Innocenta, on jest coraz bardziej objęty przez te granaty. Zobaczmy, Pit strzela się, no i udało mu się zabić Fendera. Bardzo ładny frag, niestety teraz Snik zbija Minisa. Mało brakowało, żeby zabić tego Snika, bo on ma tylko 9 HP. Teraz jeszcze Hyper właśnie wysadził tego zawodnika z low HP. No i zobaczymy, kto tym razem zdobędzie jakiegoś fraga. Innocent cały czas walczy na tej długiej. Sedzok jest jeszcze w dolnym trupie, no i zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. No jeśli Innocent ten kogoś zabije, to naprawdę będzie to dobry wynik, bo tak naprawdę widzimy, że cały czas Elon i jeszcze ktoś tam był w niego wcelowany. Teraz Elon się trochę wycofał, DRG dopiero teraz będzie wchodził z paką, no i niestety Innocent zabity przez Elona. Pit sam na bombsite A, próbuje się strzelać, zabija jeszcze set z oka, zaraz podejdzie ktoś od długiej, tam mamy dwóch terrorystów. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie, jest frag dla Pita, to już trzeci frag w tej rundzie, może będzie czwarty. Jedynie 38 HP ma DRG, zobaczmy, 2 versus 1. Jest czwarty frag dla Pita, w tym 3 głowy, także bardzo ładna runda w wykonaniu Piotra. 3 do 2 dla Meteor Makers. Także naprawdę bardzo ładna runda. Zobaczymy, co tym razem. No, teraz tak jak widzicie, są grane pistole. No i zobaczmy, co w tych pistolach zrobią chłopaki. Z Dynowy jak na razie Minis zdobywa kolejne fragi. Minis już 2 fragi na koncie. Teraz z P2000 coś próbuje robić, ale to jest za mało ammo, no i musi się wycofać. Terroryści już w BS-ie. Snik niestety zbija Pita. Mamy 3 versus 3. To była... Wciąż jest runda eko. Denowy. Zobaczmy, Lord zbija Elona. Innocent jeszcze zabija. Zostaje teraz sam Snik, ale on zostaje zbity przez Lorda. No i udało się tą rundę wygrać. Chociaż naprawdę było ciężko. Snik 3, frag 1 u Setsoka. No cóż, myślałem, że będzie to trochę inaczej wyglądało. To była w końcu runda eko terrorystów, no ale jak widać, udało im się dobrze wyjść na ten bombsite, wejść na ten bombsite B. Także zobaczymy, co tym razem. 4 do 2 dla Meteor Makers. Hyper z AWP. Czy też będzie się na tym środku na B ustawiał? Zamku? Dokładnie, on jest z AWP na B. Lord spróbuje tutaj wyjechać z anarchii, ale nie wiem, czy tam terrorysta się na niego nie patrzy. Dokładnie, Fender jest na rescue, no i cały czas tam zerka. Wydaje mi się, że będzie albo jakiś atak środkiem, albo długą, albo galą. Także są trzy możliwe opcje. Lord dalej czeka. No i dobrze, to jest akurat dobry pomysł na to czekanie. Może ktoś tutaj zaraz wyskoczy mu. Ale tak jak mówiłem, środek, gala albo długa. Jak na razie to terroryści podchodzą pod galę. Fender 46 HP, DRG z paką zbity do 68. Dobry hejk tam był rzucony na galę. No i co dalej? Kto zdobędzie jakiegoś fraga? Póki co 5 versus 5, teraz Minis w górnym trupie i zabija Snika. Teraz z problemami, bo tylko 5 HP na jego koncie. Teraz Lord niestety zbity przez Elona, no i... Zobaczmy, co będzie dalej. Terroryści dobrze tam zafejkowali, no i chyba nikt się nie spodziewa, że będzie atak na bombsite B. Chociaż tutaj Pit świetnie zauważył już, no i zabija. Zabija Fendera. Innocent jeszcze zbija Setsoka. Mało brakowało, żeby zbić tutaj snajpera. Minis również pada. Mamy 2 versus 2. Innocent 85 HP, Pit 67, Elon 56. Zobaczmy, Innocent wchodzi, 4 sekundy do końca. Paka niestety zaplantowana. To jest zagranie na korzyść terrorystów. Teraz Pit zabija z M4 DRG. No i 1 versus 1. Próbował coś tutaj z AWP ustrzelić Pit, ale nie udało się. Pit, coraz mniej czasu, ale udało się zabić Elona. I to jest runda dla Meteor Makers. A i myślałem, że tutaj się już nie uda, jak
Pit tam wyskakiwał na kominek, ale udało się, no i to jest kolejna runda dla Mymo. 5 do 2 dla antyterrorystów. Sprawdźmy może teraz tabelę, kto jak tutaj się prezentuje Pit po tych fajnych akcjach. Mamy 11 do 2, 7-6 Minis również goni. 5-6 Innocent, 4-5 Hyper i Lord, 3-5. Tak wygląda tabela Meteor Makers. Teraz Minis, znowu z tymi problemami udało się zabić jednego gracza Zdenowy. Teraz Elon tutaj ładnie wyskoczył, Lord chyba był zaflaszowany, tak sobie podskakiwał z trosko. Zobaczmy teraz Pit, zabija Pit, mało brakowało, żeby jeszcze tam pokonać Snika, ale zrobi to Innocent. Mamy 2 versus 2, także znowu taka dosyć wyrównana sytuacja. Zobaczmy, co tym razem się będzie działo. 2 versus 2, DRG 79 HP, Edzok zbity, bardzo ładnie tam Hyper trafił. Może trafi jeszcze raz na tym środku i musi uciekać, bo tam zaraz terrorysta wyskoczy, ale udało się zabić Sedsoka. Mamy 2 versus 1, zostaje sam DRG na długiej, tutaj ma również pakę. Paka już podniósł, a Pit, przepraszam, nie Pita, Innocent cały czas się strzelano. Musi uważać, żeby tutaj jakiegoś błędu głupiego nie popełnić. Innocent cofa się, ale musi naprawdę uważać. Szkoda, że nie patrzył. Nie wiem dlaczego w sumie nawet nie patrzył, ale mamy Hypera, który wykończył tą rundę. No i mamy również kolejną. Kolejny punkt dla antyterrorystów, 6 do 2. Meteor Makers prowadzi. Zobaczmy, co tym razem. Mamy rundę eko ze strony Denowy. 4 versus 4. Zabija tutaj Hyper z AWP. 4 versus 2. Fender, jedynie 13 HP. No i właśnie Fender zostaje tutaj sam. Jest w górnym trupie. Za moment zostanie zamknięty. Tam Pit już podbiega. Zobaczmy z tym Famasem, czy coś tutaj zrobi. O, zrobił jeszcze. Zabija Pita. Ma tylko 2 HP. Ale Lord wykończył. No i mamy kolejną rundę dla Meteor Makers. Także 7 do 2 mem na prowadzeniu. Teraz Denowa gra, no i z tą grą zbijają Pita z AWP, 4 versus 5. DRG chyba jakiegoś dobrego hejka oberwał, 55 HP, Snik pewnie od Pita również dostał. Na środku mini spróbuje się strzelać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lord na gali, czeka, aż ktoś tam się wychyli. Zobaczmy, co tu się będzie działo na środku. Na środku trójka terrorystów. Oni podchodzą pod dolny trup. Zaraz wyjdą na górny A. No i zakładam, że wyjdą na bombside B, na którym mamy Hypera. No i zobaczmy, Hyper zabija Snipera. To jest dobry i ważny frag. Może będzie kolejny strzał. Niestety teraz nie trafi. No i zostaje zabity przez Snika. Mamy 3 versus 4. Lord już biegnie na plecy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie się go spodziewał. Zobaczmy, czy zabije. Kogoś tutaj zabije. Jednego zabije również drugiego. Może będzie trzeci frag dla Lorda. Mamy 2 versus 2. DRG bardzo mocno bity. Jest trzeci frag dla Lorda. No i na koniec Innocent zabija. Mamy 8. 2 dla Meteor Makers. Och, ale emocje. Nie wiem, czy wy też to czujecie, ale ja już się zgrzałem. 8 do 2 dla Meteor Makers, 13-5 Pit, 9-9 Minis Lord, 8-6, 8-6 również Hyper i 7-7 Minosem. Teraz niestety Sedzok dobrze wychylił się z Anarchii, no i zabija Lorda. Zobaczmy, co tym razem.
Póki co na boomside działa spokojnie, może coś na środku będzie się działo, tam Minit musi uważać, ale on świetnie sobie poradził z pierwszym terrorystą, którego spotkał, z drugim już trochę tego szczęścia zabrakło. 4 versus 2. Dosyć spora przewaga terrorystów, teraz 4 versus 1, no i myślę, że teraz ciężko będzie to rozegrać. Zobaczmy, Innocent zaraz spotka się ze snajperem, ten snajper ma coraz mniej HP, on jest bardzo mocno zbity, no i jest frag dla Innocent, ale to jest wciąż spora przewaga terrorystów. 3 versus 1. Może gdyby to Innocent miał trochę więcej HP, to udałoby się zabić Sedzoka, no ale to jest runda dla Denowy. Widzę, że tutaj ktoś pisze cyrylicą, także nie wiem, może się przywitam. Zdrasfujcie, rybiata. To umiem po rosyjskim w szkole. Pochwalę się. Zobaczmy teraz Sedzog razem z Fenderem. No nie zgrali się tutaj. Lord zabija z AWP. Jeszcze Pit z Jasnika. Derkie zabija Minisa. Mamy 4 versus 3. I co teraz? Gdzie terroryści pójdą z chłopaką? DRG jeszcze na środku czeka, może ktoś tam z tej gali się wychyli, ale tam na tej gali nikogo nie ma. Centralnie na bombsite też nikogo nie ma, teraz Hyper bardzo ładnie z P250 zbija Elona. Teraz DRG, jakieś kłopoty, no gdyby tam Sedzoka nie było, to naprawdę mogłoby być ciężko. O, zobaczmy co dalej, Sedzok podchodzi pod tą anarchię, tam przed anarchią stoi Innocent z AWP i z Diglem, gdyby był taki potrzebny. Zobaczmy, Innocent nie trafił, szkoda, tam już dwóch terrorystów coraz bardziej napiera. Mamy 35 sekund do końca. Hyper będzie powoli podchodził na plecy, ale to chyba nie będzie potrzebne, zostaje sam Dergie. Innocent będzie podejmie walkę, czy po prostu poczekamy na koniec rundy, która skończy się za 20 sekund. To jest mecz w ramach ligi SLTV Pro Series. Zobaczmy, 9 sekund do końca. No i Hyper zbija Dergie. To jest kolejna runda, już 9 na koncie Meteor Makers. Zobaczmy, jak tutaj jest z headshotami, ile kto strzela. 7% tej Hyper. On trochę pograł zawki, także tych procentów odnośnie headshotów dużo nie będzie miał. Innocent trochę w szoku, wleciał na tą długą, zaflaszowany. Mamy jeszcze tutaj Pita i Lorda. Lord zabija, zostaje również zabity. Pit zbija, może będzie jeszcze jeden frag. To jest runda eko terrorystów. Pit już dwa fragi w tej rundzie. 3 versus 2. Sneak w trupie, zaraz podejdzie dolny, no i nie wiem, może będzie próbował podchodzić również na to długą, na której jest jego kolega Fender. Fender, no, Fendera już z nami nie ma, zostaje zbity przez Pita. No i 3 versus 1. 3 versus 1, Sneak jednak decyduje się wejść na bombsite B, ale tam czeka Hyper, no i to może się zakończyć. Dokładnie, Hyper zbija Sneaka. 10-3 dla Meteor Makers. Zobaczmy, co tym razem. No a tym razem Sneak tutaj z AWP się pochwalił. Ustrzelił Hypera, także ten bombsite B musi przejąć chyba Minis. Zobaczmy, Innocent jeszcze na środku z AWP. Zaraz może zauważył, szkoda, że wyłączył tego zooma i mało brakowało, żeby tam kogoś zbić. Mamy swoją drogą dwiawki w Nymie teraz grane. Zobaczmy, terroryści już powoli podchodzą pod bombside A, na którym jest Pit. No jeśli Pitowi się uda obronić ten bombside, to ta runda może się szybko zakończyć. Zobaczmy, że tam jeden terrorysta wychodzi na środek. Większość chyba wychodzi na środek. Przełączmy się szybko na Lorda. Nie, Lorda już z nami nie ma, niestety. 4 versus 3. Fender 14 HP. Jeśli na środek ktoś się wychyli, to mam nadzieję, że Innocent tam kogoś zabija. Pit jeszcze wyszedł na galę, no i zbija Sedzoka. 3 versus 3.
Sneak za WP czeka przez chwilę w tym trupie, żeby kogoś wyjąć z gali, ale tam nic się nie dzieje. Teraz ministwa fragi, świetny strzał, naprawdę bardzo ładnie tam się terroryści złożyli. Teraz mamy 2 versus 1, Sneak z AWP kontra Innocent i Pit. Zobaczmy, Pit coraz wolniej tutaj podchodzi, jeszcze Innocent coś tam próbuje strzelać, Pit nie wiem czy został usłyszany, niestety udało się Sneakowi zabić Pita. Mamy 1 versus 1, czy Innocent to zrobi? 10 sekund do końca, 10 sekund do końca, trzeba uważać na tego snajpera, bo on ma już 3 wrogi w tej rundzie. 4, 3, 2 i to jest runda dla Meteor Makers, 11-3. Damy mu. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda pod względem kaski. No powiedzmy sobie, że niezbyt dobrze jeśli chodzi o denowe. Mamy 2 deagle, 2 kałachy, 1 gaila. Teraz jeśli przegrają tą rundę, no to swoją drogą, co będzie potem? Potem będzie druga połowa, ja jeszcze trochę zamieszałem. Zobaczmy teraz co wyprawia Pit, przepraszam, Hyper, który zdobywa już 3 fragi, 4 fragi za WP. Może będzie piąty, mało brakowało, żeby zrobić Ace'a z Awki, broniąc ten bombsite B, ale tak czy siak to jest koniec tej pierwszej połowy. 12-3. Tak to wygląda. Szkoda, że wcześniej nie sprawdziłem Hypera, który strzelał na początku, bo naprawdę również świetnie sobie tutaj poradził. 12-3 Pit, 18-8, 15-9 Hyper Minis, 12-13, 12-10 Lord Innocent, 10-9. Tak wyglądają statystyki Meteor Makers. Zobaczmy co tutaj jest u Denowy. 16-13 Sneak, Fender 10-14, 10-14 Elon, DRG 7-13 i 6-13 Setsock. Także widać tutaj wyraźną przewagę zawodników Meteor Makers. Ja swoją drogą witam bardzo serdecznie 780 osób na moim streamie. No i oczywiście zachęcam was wszystkich do obserwowania mojego kanału, klikając follow gdzieś tutaj po lewej stronie pod okienkiem ze streamem. Także zapraszam i zachęcam do subowania mnie. A my już wracamy, mamy pistoletówkę. No i zobaczymy jak na tych pistolach Meteor Makers sobie poradzi. Wychodzą już na długo, tam jakieś poszły hejki, poszły również granaty zapalające, ale jak na razie to Denowa zabija więcej. Mamy 4 versus 3. Setsock jeszcze dobrze ustawiony, no i zabija Innocenta, zabiją chyba również Pita, także bardzo szybko tutaj zapowiada się na bardzo szybką rundę, dokładnie. Energia jeszcze zabija Lorda. No, nie wyszło nam wysypanie się na długą. Także aktualnie 12-4. Teraz oczywiście trzeba rozegrać tutaj rundę Echo, no i zobaczymy co z tą rundą Echo nam wyjdzie. Jak na razie Sneak zbija Hypera. Na środku jest jeszcze zauważony Fender. Na gali mamy 2 terrorystów. Jeden jest bardzo mocno bity, no i ten bardzo mocno bity zostaje zbity. Lord jeszcze zabija Setsocka. Mamy 3 versus 3, to jest runda Echo. Meteor Makers w BS-ie już próbuje coś tutaj zrobić. To jest bodajże DRG, no i DRG aktualnie zabija 2 zawodników z Meteor Makers. Teraz Pit wbija się po niego. Mamy 1 versus 2, 42 HP Pita. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ciężko tutaj będzie wygrać Pitowi, ale może się uda. No niestety nie tym razem, ale naprawdę mało brakowało. 12-5 Meteor Makers na prowadzeniu. Zobaczmy co tym razem. Wszyscy mają już za co grać, no i zobaczymy
co z tej gry wyjdzie. Widzimy, że na środku podchodzą terroryści, teraz podsadzają się, już paskatują nam na galę. Na długiej Hyper próbuje coś tutaj zrobić, bardzo mocno robi swoją drogą DRG. Jest tutaj jeszcze Sedzo, który wymienia się właśnie z tym zawodnikiem bronią. No i co, czy będziemy wychodzić na ten środek, czy podejdziemy galą, czy może na dwa baty? Zobaczmy, Tender niestety zbija minisa na środku, Sneak w bombsidzie, a no i co teraz? Teraz będzie frag dla Pita, no i ten bombside, a za moment powinien być zajęty. Pit kolejny frag, 4 versus 3, paka już plantowana przez Lorda. No i zobaczymy, jak ta runda się zakończy. Na długie jeszcze jeden antyterrorysta. Teraz Fender, 2 strzały, no i na sam koniec 2 fragi. I na sam koniec Lord zbija Fendera, 13-5 dla Meteor Makers. Zobaczmy, co teraz na środku. Lord coś próbował robić, ale tam terroryści wyskoczyli, przeskoczyli zgrabnie przez bramę. Mamy 4 digle grane przez antyterrorystów. Minis tak agresywnie tutaj się wychyla na bombside B, ale razem z jego drużyną bez większych problemów udaje im się zająć właśnie ten bombside B. Mamy 5 versus 3. No i co dalej? Lord zbija Znika i na sam koniec Minis zbija Setsoka. 14-5 Meteor Makers na prowadzeniu. No i mam nadzieję, że z tego prowadzenia już nie zejdą. No i zobaczmy, co tym razem będzie się działo. Mamy wyjazd na bombsite B, flash, smoke i wszystko co możliwe. Wychodzimy już na ten bombsite. No i błyskawicznie rozwalamy tutaj przeciwników. Elon i Fender no dużo tutaj nie mogli zrobić. Lord tutaj próbuje może pobudzić antyterrorystów, którzy aktualnie dużo nie robią, ale teraz może jakieś przebudzenie, chociaż mamy Innocenta, który zabija już Setsoka. Lord bardzo dobrze schowany, czeka aż coś tutaj wyjdzie, tam grać z numerem 7, czyli Sneak może zaraz będzie coś próbował robić, ale wątpię. 3 versus 2, Sneak 14 HP, 48, już 0 HP. DRG to jest 15 runda na koncie Meteor Makers, 15-5 prowadzi. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w tabeli. 24-11 Pit, 17-12 Lord, Hyper 18-12, 14-17 Minis i Innocent 13-12. Także Meteor Makers zdecydowanie on fire. To jest ostatnia runda. Niestety nie poczekali na nas ze streamem. Szybko zmienili mapy. No i za moment zacznie się i kolejne spotkanie Meteor Makers, także